Jeszcze raz. Jeszcze raz, mocniej. Pracy w Akademii Aktorskiej Artysta. Poproszę o wielkie brawa dla naszych wszystkich najlepszych młodych artystów. Serdecznie. Muszę Państwu powiedzieć, że spędziłem bardzo miłe chwile oglądając to, co tutaj zostało dzisiaj pokazane i mówię Wam to absolutnie szczerze i z głębi mojego serca. Nie spodziewałem się, że to będzie tak fajne wydarzenie i tak piękny film, bo naprawdę ten film zrobił na mnie większe wrażenie niż nie jeden film wysokobudżetowy, który mamy czasami okazję oglądać w kinach. Przede wszystkim to, co wyróżnia to, co zrobiliście, to ogromna ilość wdzięku, pasja i sympatia, która przez ekran się przebija i ja odczułem, że jesteście wszyscy fantastycznymi, bardzo miłymi ludźmi, a co więcej, pasja, którą również w sobie macie. I dzieciaki wiadomo, że mają sobie mnóstwo energii i niespożytej i robią to. Takie różne rzeczy, się interesują różnymi rzeczami, bo sam byłem dzieciakiem i wiem, że wszystkim się naraz interesowałem bardzo często, ale to starszaków, że tak powiem. Naprawdę szapoba i jest to niesamowite, że znajdujecie czas i chęć robienia czegoś takiego. Ja wam wszystkim życzę, żeby ta przygoda trwała jak najdłużej, bo widzę po was, wydaje mi się, że macie z tego bardzo dużo radości i życzę wam, żeby to trwało jak najdłużej i żebyście być może odnosili duże sukcesy, a naprawdę muszę powiedzieć, że w niektórych widać naprawdę ogromny potencjał, bo to jest coś takiego, co się ma, czego się nie można nauczyć i to jest to, co sprawia, że aktor jest po prostu interesujący i to zauważyłem dzisiaj na tym filmie, więc naprawdę bardzo wam gratuluję. To było bardzo, bardzo dla mnie miłe i sympatyczne. Cześć. że mogę ten film obejrzeć i gratuluję wszystkim, gratuluję Kornelowi i Madzi tej wspaniałej inicjatywy. Naprawdę zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego filmu i do tych zajęć, które macie i do tego, co zrobiliście. Dziękuję bardzo. Witajcie w naszej bajce, słońca gra na fuglarce. Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci wiem coś o tym, latają samolotem.